wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Dzisiaj wykonujemy sobie misję poboczną, kłopoty na szyję i mamy tutaj w tej oto jaskini, nie, jakby to nazwać, mamy odnaleźć zaginionych górników, to jest szkarłatna szczelina. Dobra, tu widzę, że mamy jakieś przejście. Patrzę kucnąć, co? No, tu widzę jakiś... Będziemy pływać. Zobaczmy. Halo? Słyszy mnie ktoś? Gdzie teraz? Chyba w tę stronę, co? Tak trochę się zakręciłam teraz. Ale tu mętnie. Górnicy. Dobra. Okej. Okay. Są i oni. To zaczynam mieć zły. Czy to Nora? Nora. Trzymacie się? Kim jesteś? Korwent mnie przysłał. Jesteście ranni? Moja noga. Byłem trochę za blisko wybuchu. Co się stało? Wysadzaliśmy skały w tunelu, ale szalunek nie wytrzymał. Runęło i zatkało szyb odwadniające. Woda zaczęła lecieć tak szybko, jak żłopie piwo. Ledwo nas tu zatargałem. A więc coś zatrzymuje wodę w korytarzach. O czym myślisz? Mam pomysł. Macie ładunki wybuchowe? Oszalałaś? Ta, pewnie są jeszcze na górze, ale ląty się przydadzą. Oszalałeś? Nie możesz chodzić, a ja cię nie zostawię. W sumie znacznie gorzej już nie będzie. Zostańcie tu. Muszę ustalić, co blokuje szyb odpływowy, a potem wysadzić to w powietrze. Okej, okay, osusz kopalnię. Zobaczmy zatem. Jakieś prądy mi się wydaje, że są czasami. Tutaj mogłam się odbić, jakoś bardzo ciężko mi się płynęło. Dziwne to było. Jakieś odłamki blokują szyb kopalni. Jeśli uda mi się dotrzeć do tych ładunków, może jakoś wysadzę te blokady. Zaraz ogarniemy. Szkoda, że nie umiem skakać, jak płynę. Gdzie my się tu mamy dostać? W tę stronę. Może niekoniecznie tutaj mamy podpływać. Chociaż... Jak się tam dostać? Tu chyba powinnam móc normalnie wyjść. O, czekajcie, tam coś jeszcze jest. Weź zanurkuj. Mam jeszcze jakąś skrzynię. Pięknie. A, patrzcie. Mamy drabinkę. No to myślę, że tędy sobie wejdziemy. Okay.
Ej, czy ja dobrze idę? Chyba tak. Chociaż... Czekajcie, bo tu są maszyny. A ja tu coś miałam w sumie zrobić. Idź do wózka. No dobra, chodźmy zatem. Może dam radę przepłynąć niezauważona. Tylko czy... Tak bym chciała. Może... Coś wypłynąć. Wodę w butach. O kurde. Dobra. Oj, oj, oj. Myślę, że dobre uniki tutaj są gwarancją sukcesu. Zawsze w odpowiednim momencie. Dobra. Okej. A! Jeszcze jeden. To chyba wszystko. Muszę znaleźć wyjście z tego pomieszczenia. Co tutaj jest? Zwróciło to moją uwagę. Jakieś takie... Kurczę, fajne. Wygląda, jakbym to mogła zebrać. Maskujący omen. Muszę się jakoś dostać do tych ładunków. Ej. Jak mogę to wziąć? To wygląda jak te. Może prowadzę do ładunków wybuchowych. Wypuść kolejną chmurę. Ha! Jak purchawka! Takie moje skojarzenie teraz. Zbierzmy wszyściusieńko. Okej. No to teraz... Tu gdzieś do góry mnie prowadzi. Jakie mam tam wejść? Bez jaj. Myślę, że ja tu nie wskoczę. Chyba. Chociaż... Zaraz się zaklinuję. I będzie problem. Nie no, jakbym tu miała wskoczyć, no to raczej byłyby takie dosyć... wskazówki. Okej, nie mam więcej pytań. Wydawało mi się, że raczej miejsca, gdzie możemy się wspinać, to są takie dosyć mocno oznakowane. No ale nic. No wejdź tam do góry. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Może... Czekajcie, tu coś mam. Ale tu ciasno, nie lubię takich ciasnych miejsc. Mogę iść w lewo, ale po prawej mam skrzyneczkę. Weźmy sobie wszystko. Okej.
Czyli co, teraz tutaj na dół? Są i ładunki. Na torach. Muszę się tylko jakoś tam dostać. Spuszczenie tej drabiny może pomóc. Myślę, że na pewno, szczególnie, że pewnie duże ryzyko jest tutaj wpadnięcia, że tak powiem. Dobra. Nie wierzę w to. Okej, okay, może się, nie wiem, rozpędźmy? Dobrze, jesteśmy. To co, teraz tu na górę? Czekajcie, tam coś jeszcze jest fajnego. Jej uwagę. Czego? A. Dobrze. Okej. Okay. Nice. Ej! Kurde, coś tu jeszcze jest. Wow! Dwa! Co to za dziabongi? Węszyciel? Dwa węszyciele. O! Szybko! Kurde, szybko życie. Nie miałam mieć tej umiejętności, która mi dodaje życie, jak mam mało? Dobra. Wszystkie. Zobaczmy, co z głównikami. Okej. Weźmy. Z tym, że teraz Aloy sama z siebie mi tutaj zeszła, a z tego, co pamiętam, przed zrzuceniem tych ładunków tam coś było u góry jeszcze takiego. Ja chyba zobaczę, czy mam możliwość tam wejść jeszcze raz. To bym oblukała. No, tam była chyba jeszcze jakaś skrzynka. Z tego, co pamiętam. Zobaczmy. Kurde, teraz spadła woda i... Nie wiem, czy tu wejdę. Drabinka, wszystko jest teraz wysoko. Tak jakby, bo widzicie, tam jest skrzynia u góry, która mnie interesowała. Tam niby są drabinki, nie? Jakby tak... Kurde, Aloy. Tu jesteś w stanie stanąć, to nie jesteś w stanie tam skoczyć. Bez żartów. O! No i elegancko. Tak to można. Tylko... Jak ja mam teraz tam doskoczyć? Aha, dobra. Okej. No to teraz z powrotem tutaj. Dokąd jeszcze ta lina tam prowadzi? Zobaczcie.
jakby było można w ogóle na tą drugą półkę wejść. Zaraz to ogarniemy. To, co mnie interesuje, to... Kurde, jak tam doskoczyć? Okej. Nie! Nie! Najgorzej! Czemu spadłaś? Aloy. No nic. One more time. Dobra. Dobrze, że nie umarłam. Dopiero by było, gdybym musiała tu jeszcze raz coś powtarzać. Nie! Kur... Nie! Jak tak można? Ja pierniczę. Nie lubię takich momentów, że spadam. To jest, nie jest miłe. Szczególnie, że trzeba tu dojść jeszcze kawałek. No dajesz. Ostatni raz, bo jak teraz spadnę, to już nie chcę tej skrzyni. Skup się, Aloy. Dobra. Twoje szczęście. Czyli cóż my tu jeszcze mamy? Ja bym sobie tu weszła. To, co mnie interere. Właśnie, chciałam zobaczyć, co jest też tutaj. Ale... A, bo patrzcie, tam jeszcze są jakieś rzeczy. O! Kurde, mogłam sobie chyba drabinkę tu roz... A, patrzcie. Stąd się nie ruszy. Tak to przemyśleli. Nie głupio. Jak teraz? Dobra, wspinaj się. Którą banieczkę. Dobra. Wszystko lajmy. Mogę tu opuścić? Nie. To w takim razie. Nie, to nie. Ej. Mogę iść po tej linii normalnie, czy... Dobra. Okej. No to jesteśmy. Teraz tędy. Gdzieś tu jeszcze coś było. Tak, z tej strony. Tak się można wspinać? Czy jak się tam dostać? Tak jakby... Tak, chciałam trochę oszukać, bo nie chcę mi się znowu tam włazić. To jest zwykła zielona skrzynia niby, ale... A dobra. Zobaczmy. W takim razie chodźmy dalej, bo tu widzę sporo tego wszystkiego. Tu musimy to ogarnąć. To przyciągnąć, bo mi to blokowało przejście, czy w jakimś innym celu, tak się teraz zastanawiam. Nie żyję na śmierć. Nie wiemy tego, Loku!
Dobra, góra. Udało się. Myślałem, że wyleciałaś w powietrze. Wszystko z wami w porządku? Wyprowadzę stąd tego idiotę. Spokojnie. Dzięki, mała. No i spoko. Czyli co, ja teraz mam wrócić tym samym... tą samą trasą? A, no bo teraz tak nie ma wody. Wędowy, że ludzie żyją. Więc teraz można sobie tutaj swobodnie raczej chodzić. Spieszmy. I do wyjścia. Pa. Znalazłam tych dwóch górników. Są bezpieczni, ale pewnie potrzebują pomocy. Czy to wszyscy? Ha. Tak. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie ty. Czułem, że za dużo wysadzamy, ale ten, co robi ze właściciela, Ulwund, ciągle mnie poganiał. Każdego dnia musiałem chronić moich ludzi przed jego nieustannymi żądaniami. Powinienem być twardszy. Wspierałeś załogę w trudnych chwilach. To najważniejsze. Ulwund może mi grozić ile chce. Nie pozwolę już moim ludziom wrócić do kopalni. Poradzicie sobie? Tak. Już sobie poradzę. Jestem twoim dłużnikiem. I znowu słyszę o tym całym Ulwundzie. To bardzo niedobrze. Prędzej czy później ktoś będzie musiał się z nim rozprawić. A tu jeszcze mogę pogadać. Dziękuję, łowczyni. Zajmę się ostatnią dwójką. Co ty masz za wykrzyknik nad głową? Dziękuję, łowczyni. A to spadaj. Zajmę się ostatnią dwójką. To, co mnie interesuje, to wpadły nam punkty umiejętności. Zobaczmy po kolei. Mamy przełamanie bloku. Premia do trafień krytycznych. Wybuch rezonatora. Trafienie krytyczne. Zadaje większe obrażenia. Z kolei tutaj możemy mieć szybsze rozstawianie pułapek. Regeneracja skupienia. Mistrzowski przypływ odwagi. Specjalizacja w wywarach. Bomby. Obrona przy niskim zdrowiu. O, to mnie chyba interesowało, co? Ciche odkrywanie. Bezszelestny cios. Bezszelestny cios zadaje większe obrażenia. Zbliż się nie postrzeżenie do przeciwnika, kiedy pojawi się komunikat stuknier 1, by zadać bezszelestny cios. Plus 25% do obrażeń. Myślę, że możemy z tego skorzystać. Zadajesz większe obrażenia odrywające, gdy pozostajesz w ukryciu, co zwiększa twoją szansę na oderwanie pancerza przeciwnika lub części maszyny. Zadajesz większe obrażenia od uderzenia z dystansu, gdy pozostajesz w ukryciu. Dobra, tutaj obrona na wierzchowcu, siła maszyny. Może weźmy sobie ten cichy strzał. Tutaj mamy uzdrowienie po bezszelestnym ciosie. Regenerujesz zdrowie po zadaniu bezszelestnego ciosu. O, weźmy sobie to. Okej. Okay. Ile ja tych punktów jeszcze mam do wydania? Gdzie to w ogóle wychodzi? Poruszasz się ciszej, co zmniejsza ryzyko wykrycia przez pobliskich wrogów. Czy to życie sobie wziąć? Odbierasz więcej obrażeń przy bardzo niskim zdrowiu. Weźmy to. Dobra. Tutaj mamy potrójny dyskomiot. Możesz nosić więcej leczniczych jagód w torbie na leki. O, to jest coś, co bym chciała. Nice.
Jak to wezmę, to będę mogła mieć wzmocnienie. Co my tu mamy? Specjalizacja w wywarach. Odwaga przy uderzeniu. Zyskujesz odwagę, gdy trafiają cię wrogowie. Specjalizacja w wywarach. Dobra, weźmy. Przypływ odwagi. Odblokowano pierwszy przypływ odwagi. Przytrzymaj kwadrat, by atakować. No dobra. Niech i tak będzie. W takim razie. I co my tu jeszcze możemy sobie wziąć? Może coś z tych ataków? Wybuch rezonatora. Dobra, weźmy to. Jeszcze jeden punkt mamy. Obrażenia rezonatora. Trafienie krytyczne. Zdaje większe obrażenia. Dobra, niech będzie. No i elegancko tutaj wszystko się prezentuje. No, całkiem sporo tych punktów uzbieraliśmy. Mamy też siódmy poziom, więc mega się z tego powodu cieszę. Widzę, że mamy aktywowano przypływ odwagi. Przypływy odwagi to niezwykle potężne, rzadkie umiejętności, które mogą całkowicie zmienić sytuację w walce. Zapełnij pasek przypływu odwagi i wyzwól swój pełny potencjał. Odwagę zyskujesz za sprytną walkę. Gdy zapełnisz segment paska przypływu, wyzwól go poprzez otwarcie koła broni L1 i stuknięcie R2. Odblokowuj nowe poziomy przypływu odwagi w drzewku umiejętności, by dodać więcej segmentów paska albo zyskać dodatkowe efekty. No to elegancko, kurczę. Jak to tutaj leży? Zbierzmy. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!